Cześć Mateusz, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo ty odbywasz właśnie kwarantannę, prawda? Dokładnie. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej kwarantanny. Dobra, to teraz mi powiedz, ty odbywasz kwarantannę, dlaczego? Ja odbywam kwarantannę z tego względu, że ponad 2 tygodnie temu wróciłem z Holandii, z Brabacji Północnej, z miejsca, z którego było najwięcej przypadków w całej Holandii. 3/4 przypadków zarażenia koronawirusem było właśnie w tym regionie, dlatego stwierdziłem, że wraz z moim bratem, z którym pracowaliśmy tam, musimy po prostu wrócić, ponieważ będziemy się czuli tutaj w Polsce bezpieczniej. Dobra, zanim przejdziemy do tematu tego, jak tą kwarantannę odbywasz, chciałem cię zapytać o to, co się działo na granicach. Czy były kontrole? Jak to wyglądało? Czy można było sobie spokojnie przejechać? Tak, były kontrole. My wyruszyliśmy, to znaczy podjęliśmy decyzję o wyruszeniu do Polski w momencie, kiedy usłyszeliśmy wystąpienie premiera Morawieckiego o zamykaniu granic dla obcokrajowców. W tym właśnie momencie stwierdziliśmy, że będziemy wracać i rzeczywiście tak było. Było tak, że granice były zamknięte dla obcokrajowców, natomiast każdy, kto przejeżdżał przez granicę, musiał się liczyć z kontrolą. Tak też to nie ominęło nas. I na samej granicy była straż graniczna w eskorcie policji i każdy, kto przejeżdżał przez granicę, musiał wypełnić formularz ze swoimi danymi osobowymi do miejsca, do którego będzie zjeżdżał. Musiał podać wszystkie dane o sobie, o miejscu, w którym będzie przebywał i tak to mniej więcej wyglądało. Czyli rozumiem, że to było. Mierzona jeszcze była ten Temperatura była jeszcze namierzona na granicy, żeby wykluczyć ewentualną gorączkę, która jest objawem koronawirusa. Czyli rozumiem, że to było takie z automatu zarejestrowanie ciebie jako osobę, która powinna poddać się kwarantannie, tak? Czy musiałeś to Tak, i tak mimo wszystko zgłosić? automatycznie wszyscy, którzy przyjeżdżali przez granicę, byli poddawani kwarantannie. Musieli podać dokładnie te dane, o których przed chwilą mówiłem i już automatycznie byliśmy osobami zarejestrowanymi w bazie danych kwarantanny. Dobra, dojechałeś do miejsca swojego zamieszkania i jak, że tak powiem, to się zaczęło odbywać krok po kroku? Jaki był stosunek rodziny? Jakie zabezpieczenia zastosowałeś? No i generalnie jak to się odbywa? To znaczy u nas akurat wyglądało tak, że ja z moim bratem wydzieliliśmy sobie tak jakby jedno pomieszczenie kompletnie niezwiązane z tym miejscem, w którym mieszkali nasi rodzice. Byliśmy od siebie oddzieleni, także nasi rodzice mieszkali w jednym miejscu, my mieszkaliśmy w drugim pomieszczeniu. I nasza kwarantanna wyglądała naprawdę ostro, to znaczy przez ponad 2 tygodnie nie wychodziliśmy w ogóle nawet na podwórko. Nie mogliśmy wychodzić, były kontrole policji. Natomiast nasi rodzice, ze względu na to, że mieszkali w dostatecznej odległości od nas, w innym pomieszczeniu, no, tych rygorów już nie musieli stosować, oni nie byli w kwarantannie. Dobra, a powiedz mi, a jak z posiłkami? Bo rozumiem, że co, czy tam miałeś kuchnię jakąś, której mogłeś sam sobie przygotować, czy dostarczano tobie te posiłki? Miałem kuchnię, w której sami sobie gotowaliśmy. Natomiast wszystkie potrzebne artykuły spożywcze dostarczali nam rodzice. Zostawiali po prostu nam siateczki z zakupami 2 metry od naszej drzwi, dzwonili do nas, że przynieśli nam zakupy. Pomachaliśmy im przez szybę, żeby odeszli na bezpieczną odległość i dopiero wtedy wychodziliśmy, braliśmy te siateczki i szybko wracaliśmy do tego pomieszczenia. Dobra, chciałem cię jeszcze zapytać o te kontrole policji. Jak one wyglądały, jak częste one były? Pierwsza kontrola policji była po 4 dniach i od tamtego momentu do samego końca byli codziennie po jednym razie. Także przyjeżdżali w różnych godzinach, czasami rano, czasami bardzo późno wieczorem, nawet o 22. Raz dziennie przyjeżdżała policja, wjeżdżali na podwórko, dzwonili do nas. I kontrola wyglądała w taki sposób, że po prostu musieliśmy się pokazać w oknie i pomachać i pytali nas o samopoczucie, jak się czujemy, czy mamy jakieś objawy. Tak wyglądała kontrola policji. A powiedz mi, bo teraz jest ta akcja Zostań w domu. Wielu ludzi szuka pomysłu na to, jak w domu sobie zająć ten czas. Jak ty sobie zajmujesz czas w trakcie tej kwarantanny? Akurat
akurat ja z moim bratem zajęliśmy się rozwijaniem umiejętności gamerskich, także zbyt dużego pola do popisu nie mieliśmy, także po prostu umawialiśmy się ze naszymi znajomymi, którzy grają w podobne gry do nas i organizowaliśmy turnieje gamerskie, także przez 2 tygodnie zagraliśmy 3 różne turnieje. W różne gry, w League of Legends, w Counter Strike'a i tym podobne, także to było nasze główne zajęcie. Powiedz mi, czego ci najbardziej brakuje na tej kwarantannie? Co zrobisz jako pierwsze, jak już będziesz mógł wyjść z domu? Jako pierwsze na pewno pójdę sobie na długi, długi spacer. Tak sam ze sobą muszę pobyć i pójść na jak najdłuższy spacer po prostu, ponieważ to jest jedyna rzecz, która mi tak mocno brakuje, kiedy widzisz, że za oknem jest piękna pogoda, a nie możesz na 3 kroki wyjść na podwórko i nie możesz cieszyć się tym słońcem. To jest moje jedyne i największe marzenie na chwilę obecną. Jak już wspomniałeś, sam sobie nałożyłeś taki rygor niewychodzenia, trzymasz się tej kwarantanny. Powiedz mi, co byś powiedział takim ludziom, których kusi, żeby wyjść? Czy warto zostać? Warto dbać o to? Powiedz coś na ten temat. Wydaje mi się, że nie warto łamać tych przepisów, które narzucił nam rząd. Ja z mojego punktu widzenia twierdzę, że nasz rząd pod tym względem akurat bardzo dobrze zrobił, że tak szybko zareagował i wprowadził tak ostre restrykcje, ponieważ patrząc na to, jak sytuacja rozwija się w innych krajach, wydaje mi się, że Polska może być taką zieloną, może nie zieloną wyspą, ale na pewno takim regionem na tle Europy, gdzie faktycznie tych zachorowań przez te właśnie restrykcje może być zdecydowanie mniej niż w innych krajach, typu Włochy, typu Hiszpania. Jak najbardziej zalecam stosowanie się do tych restrykcji. Wiem, że to boli na własnej skórze, kiedy to słoneczko świeci na tym podwórku, a nie możesz wyjść, ale jednak ten wirus jest na tyle groźny, na tyle nieprzewidywalny, że lepiej się stosować do tego. To jest jedyna broń, którą możemy użyć przeciwko temu niewidzialnemu wrogowi i naprawdę stosujmy się do tego. Bardzo ci dziękuję, Mateusz, za rozmowę.